Dzień dobry. Witam w kolejnym już seminarium z cyklu Cyfryzacja pod lupą nauki. Nazywam się Weronika Przeherska, jestem doktorantką Wydziału Socjologii oraz analityczką de Lab UW. Seminaria są organizowane w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza i w trakcie tych naszych cyklicznych spotkań przyglądamy się zagadnieniom z zakresu nowych technologii i innowacyjnych metod analiz danych. Naszym celem jest budowanie przestrzeni współpracy pomiędzy biznesem, akademią, a instytucjami publicznymi. Podczas seminariów młodzi naukowcy dzielą się wynikami swoich badań i mają okazję podyskutować o nich z zaproszonymi gośćmi. Kalendarium naszych najbliższych spotkań, a właściwie już tylko spotkania, bo w tym roku akademickim pozostało nam jedynie czerwcowe seminarium, znajdą Państwo na stronie de Lab UW. Partnerem merytorycznym projektu jest Koalicja na Rzecz Polskich Innowacji, a nasze działania wspierają również Wydział Socjologii oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś będziemy rozmawiać o zanieczyszczeniu powietrza i choć w maju oddycha się w Warszawie zdecydowanie lepiej niż w grudniu czy styczniu, to o znaczeniu i wadze prezentowanych badań nikogo przekonywać nie trzeba. Polska jest jednym z tych krajów, które mają najwyższy poziom zanieczyszczenia powietrza, a ten jest pośrednią lub bezpośrednią przyczyną wielu chorób. Jakość naszego życia próbują poprawić tacy badacze, jak nasz dzisiejszy gość, czyli doktorant w Międzywydziałowej Szkole Doktorskiej UW, Patryk Grzybowski. Patryk przygląda się temu, czym na co dzień oddychamy, analizując dane satelitarne nie tylko w miastach, ale i mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich. Co dokładnie widać w badaniach naszego dzisiejszego gościa, o tym dowiemy się już za chwilę. Badania Patryka Grzybowskiego komentować będą eksperci, którzy zgodzili się poświęcić nam swój czas. To będzie pani Martyna Gatkowska, czyli ekspert w dziedzinie teledetekcji satelitarnej, specjalizujący się w obszarze wykorzystania tej technologii w rolnictwie. Pani Martyna Gatkowska jest doktorantką Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Pełni również rolę ambasadora projektów biznesowych Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Obecnie zajmuje się wsparciem przedstawicieli biznesu i uczelni w procesie pozyskiwania funduszy europejskich. Naszym drugim gościem jest doktor inżynier Martin Kawka z Zespołu Modelowania Atmosfery i Klimatu Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego. Pan Martin Kawka jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, jest głównym specjalistą inżynieryjno-technicznym w Zespole Modelowania Atmosfery i Klimatu w Instytucie Ochrony Środowiska, a jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim modelowanie jakości powietrza oraz metody asymilacji danych pomiarowych do modeli numerycznych. Na co dzień jest entuzjastą języka programowania Python wraz ze wszelkimi formami jego zastosowania, także oczywiście do pomiaru jakości i czystości powietrza, a po pracy rowerzystą miejskim. Ja bardzo się cieszę, że dzisiejsi goście zgodzili się skomentować wystąpienie Patryka. Bardzo też zachęcam tych wszystkich z Państwa, którzy nas oglądają, do tego, żeby zadawać pytania. Pytania można zadawać w Q&A-u. Ja te pytania będę przekazywać zarówno naszym gościom, jak i naszemu dzisiejszemu prelegentowi, Patrykowi Grzybowskiemu. I nie pozostaje mi już chyba nic innego, jak tylko zaprosić Patryka do rozpoczęcia jego wystąpienia. Bardzo dziękuję za wprowadzenie, za przedstawienie. Już udostępniam ekran. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przedstawienie mnie. Te badania, które prowadzę, badania, które obejmują właśnie wykorzystanie danych satelitarnych do wsparcia monitoringu jakości powietrza w Polsce, są częścią mojego doktoratu, który prowadzę na Międzywydziałowej Szkole Doktorskiej na Wydziale Fizyki. Tutaj mówimy o doktoracie, doktoratu, który prowadzę pod okiem profesora Krzysztofa Markowicza z Wydziału Fizyki, a także doktora Jana Musiała z firmy Cloudflare. Czemu w ogóle takie badania? Dlaczego postanowiłem zająć się wykorzystaniem tych danych satelitarnych? No cóż, nie od dziś wiadomo, widzimy to, czujemy, że jakość powietrza w Polsce nie jest najlepsza. Tak? To jest problem znany jest od lat. Polska jest w czołówce krajów, które są najbardziej zanieczyszczonymi
krajami pod względem jakości powietrza. No wiadomo, żeby wroga pokonać, no to trzeba tego wroga poznać, tak? Więc tutaj przychodzi nam z pomocą teledetekcja, no a także pomiary naziemne. Natomiast pomiary naziemne, która mapa przedstawia w prawym górnym rogu rozkład jakby punktów, gdzie te pomiary naziemne są prowadzone, no one są prowadzone właśnie tylko w tych żółtych punktach jakby. To są pomiary, które dotyczą dwutlenku azotu, więc to jest gdzieś około 150-200 stacji w Polsce. I tak naprawdę tylko w tych lokacjach wiemy, jakie jest to zanieczyszczenie. I tutaj już pierwszy raz powiedziałem dwutlenek azotu i będę tu podkreślał jeszcze przez prezentację, że to jest to właśnie, czym się zajmuję, co będę omawiał, że to jest właśnie to zanieczyszczenie, które mnie tutaj interesuje. W prawym dolnym rogu, u dołu widzą Państwo mapę średniego zanieczyszczenia w krajach Europy właśnie z dwutlenkiem azotu. Polska jest tutaj jednym z krajów, który świeci się tak powiedzmy bardziej jasno. No i rzeczywiście, niestety jesteśmy w czołówce tego zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu. Polska jest tak piąta, szósta w takiej niechlubnej czołówce, o ile tutaj odejmiemy takie państwa jak San Marino, Andora. Natomiast to też nie jest aż tak źle. Jeśli spojrzymy na takie kraje jak Holandia, Belgia, Luksemburg, czy takie regiony jak Lombardia, czy Zagłębie Rury, okazuje się, że to zanieczyszczenie w Polsce wcale nie jest takie złe ogólnie. Są rejony jak Śląsk, jak Warszawa, gdzie rzeczywiście ten poziom dwutlenku azotu jest wysoki. Natomiast to nie jest aż tak dramatyczna sytuacja, jak chociażby z pyłem zawieszonym PM2,5. Więc tutaj też od razu zwracam na to uwagę, że tutaj mówiąc o tym zanieczyszczeniu powietrza dwutlenkiem azotu, żeby tego nie identyfikować ze smogiem, bo to jest troszkę co innego. Tutaj w tych PM2,5 bylibyśmy absolutnie w czołówce i to te wielkości rzeczywiście byłyby duże, natomiast z NO2 sytuacja wygląda troszkę inaczej. Natomiast tak czy siak to pozostaje wciąż groźne zanieczyszczenie, o którym trzeba mówić i z którym trzeba walczyć. Drugi motyw, żeby zająć się tą pracą, taki troszkę może samolubny, ale po prostu znalezienie jakby niszy na swoje badania. Kiedy satelita Sentinel-5P, który dostarcza tych danych o zanieczyszczeniu dwutlenkiem azotu, pojawił się na orbicie, to był rok 2017. Dane zaczął dostarczać, czy działać operacyjnie, zaczął w 2018. Ja projekt doktorski składałem rok później, propozycję projektu doktorskiego, więc raptem satelita był rok na orbicie. No dość świeża sprawa, więc mówię, trzeba w to wejść, trzeba się tym zająć. Więc jakby no tutaj od takich dwóch przesłanek, jednej takiej czysto można powiedzieć prospołecznej, drugiej nieco samolubnej, wkroczyłem w te badania dotyczące jakości powietrza. Czemu dane satelitarne? No to wrócę znów do tego punktu pierwszego, bo one nam mogą dać informację przestrzenną, nie tylko w tych punktach, które tutaj widać na slajdzie, tylko w każdym jednym miejscu w Polsce możemy powiedzieć, jaka ta jakość powietrza jest. Wspomniałem tutaj o satelicie Sentinel-5P. To jest właśnie satelita, który jest na orbicie od roku 2017, dokładnie od października. Jest to satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej, także agencji EUMETSAT, który dostarcza właśnie danych o zanieczyszczeniu powietrza. Rozdzielczość czasowa, czyli to jak często te dane są dostarczane, to jest jeden dzień, więc codziennie cały glob jest poddawany zobrazowaniu. I działa w rozdzielczości przestrzennej 3,5 na 5,5 kilometra. To znaczy, że każdy fragment Ziemi, jakby robiąc to zdjęcie satelita, każdy piksel tego zdjęcia, czyli taka jedna komórka, odpowiada rzeczywistej powierzchni 3,5 na 5,5 kilometra. Produkty, których dostarcza ten satelita, to nie jest tylko dwutlenek azotu, to jest też dwutlenek siarki, to jest tlenek węgla, metan, aerozole, formaldehydy, ozon oraz chmury. Ja, tak jak już mówiłem, zajmuję się tutaj właśnie dwutlenkiem azotu. Przepraszam. Slajd, który myślę dla tej początkowej fazy prezentacji jest absolutnie najważniejszy. Dane satelitarne to nie jest to samo, co dane naziemne. To jest w ogóle inna wielkość fizyczna. Satelita mierzy co innego i o tym trzeba pamiętać, że kiedy mówimy o zanieczyszczeniu powietrza mierzonego przez satelitę, to jest co innego niż poziom zanieczyszczenia powietrza mierzonego sensorami na przykład Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. To, co mierzy satelita, to jest tak zwany pomiar kolumnowy,
czyli pomiar jakby całej, no mówiąc w takim dużym uproszczeniu, całej zawartości danego zanieczyszczenia, pyłu, gazu, czegokolwiek między sensorem satelity a powierzchnią gruntu. Czyli jakby zliczenie całej zawartości drobinek zanieczyszczenia, które się tutaj mieszczą. Natomiast pomiar naziemny, no to jest po prostu pomiar punktowy, który mówi nam o tym, jakie jest zanieczyszczenie gdzieś 2 metry nad poziomem gruntu w danym miejscu, w danym punkcie. Więc tak jak mówię, to nie są dane, które są ze sobą tożsame, to nie jest jeden do jednego, natomiast na szczęście są, korelują ze sobą. Tak, kiedy jedno spada, to zazwyczaj też i drugie spada. Kiedy jedno rośnie, drugie rośnie. Oczywiście nie zawsze. Tym też się zajmuję, to też badam. Natomiast no, co najważniejsze, tak jak mówię z tego slajdu już po raz kolejny, że trzeba pamiętać, że te dane to są dwie różne wielkości fizyczne i to nie jest to samo, kiedy mówimy o zanieczyszczeniu satelitarnym, a zanieczyszczeniu powierzchniowym. Na szczęście tutaj też intuicja nam trochę pomaga i jakby znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, ponieważ no, większość zanieczyszczenia znajdować się jednak będzie przy powierzchni Ziemi. Tak? To człowiek je emituje, to my produkujemy zanieczyszczenia, więc siłą rzeczy one się będą znajdować gdzieś w niższych warstwach atmosfery. Też ten produkt satelitarny, którego używam, dostarcza informacji dla tej całej kolumny, ale też dostarcza informacji z podziałem na stratosferę, czyli tą wyższą warstwę atmosfery, i troposferę, czyli tą niższą. No, niższą wciąż to jest no, wiele, wiele kilometrów, natomiast nie jest to, no, nie jest to już cała kolumna od satelity do powierzchni Ziemi. Powiedziałem o pierwszym jakby problemie, czyli to, że dane satelitarne to nie są dane powierzchniowe i o tym trzeba pamiętać. Natomiast drugim jakby takim aspektem, najistotniejszym różnicą między danymi powierzchniowymi a danymi satelitarnymi jest to, jakie one informacje dostarczają. Dane naziemne, dane dostarczane przez GIOŚ, tak jak już mówiłem, są dane punktowe. I tutaj na przykładzie Warszawy na czerwono widzą Państwo punkciki, które właśnie wskazują na lokalizację stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Na ich tle narysowane są czerwone prostokąty, które oznaczają właśnie ten piksel 3,5 na 5,5 kilometra, dla którego wykonuje pomiar satelita Sentinel-5P. Więc widzą Państwo od razu różnicę, z jakiego obszaru mamy informacje danych satelitarnych, a jaka to jest informacja dla pomiaru punktowego, tak? Więc tu już jest znów takie zmaganie się, też zostawianie sobie pytania, na przykład czy dana stacja jest reprezentatywna względem danego piksela, tak? Żeby porównywać te dane między sobą. No, to jest jedno z pytań, na które też będę chciał w toku swoich badań odpowiedzieć. Na główny cel tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówię, pomimo tych wszelkich ograniczeń, to jest jakby uzyskanie modelu regresyjnego, który powie mi, jakie jest zanieczyszczenie powietrza właśnie przy powierzchni Ziemi przy wykorzystaniu danych satelitarnych, ale nie tylko danych satelitarnych, ale też szeregu danych meteorologicznych, danych, które ująłem tutaj jako w cudzysłowie antropogeniczne, a także danych o ukształtowaniu terenu. Danych, które tutaj wszystkie wyświetliłem na tabeli. Dane satelitarne, to są te dane, o których już tutaj poświęciłem kilka slajdów, dane z satelity Sentinel-5P. Dane naziemne, czyli dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane meteorologiczne pochodzące z modelu reanalizy ERA-5, to są też dane przestrzenne, to nie są dane punktowe, więc to są też dane zakodowane w tych pikselach. To jest temperatura punktu rosy, ciśnienie, promieniowanie słoneczne, wysokość warstwy granicznej, czyli tej warstwy, gdzie jakby toczą się te wszystkie procesy, które nas dotyczą w obrębie atmosfery, wilgotność powietrza, prędkość wiatru, kierunek wiatru. Wykorzystywałem także dane z dwóch agencji, NCEP, NCAR, odnośnie ciśnienia, na podstawie którego to liczyłem następnie cyrkulację atmosferyczne, co była jakby kolejna zmienna do modelu. Te dane, o których nazwałem je antropogeniczne, to jest populacja oraz światła nocne, zobrazowania świateł nocnych, także informacje przestrzenne, więc jakby dla każdej komórki miałem informację, jakie jest nocne natężenie tego światła. I dane o ukształtowaniu terenu, także dane przestrzenne pozyskane ze zbiorów NASA. Jak te wszystkie dane pobrałem, jakie powiedzmy poddałem preprocessingowi, tak? Jakie przygotowałem do dalszej analizy? No był to ogrom danych, gdybym miał to wszystko pobierać do siebie lokalnie na komputer, myślę, że wciąż jeszcze bym gdzieś siedział w połowie pracy. No na szczęście
szczęście z pomocą przychodzą tutaj różne platformy i taką platformą jest na przykład Google Earth Engine. Jest to platforma chmurowa, oparta na języku JavaScript, która kolekcjonuje, udostępnia materiały nie tylko teledetekcyjne, nie tylko te satelitarne, ale też właśnie różne dane na przykład o populacji. Platforma, która udostępnia też chmurę obliczeniową, w ramach której można przygotować zestawy danych i następnie pobrać już tak naprawdę do siebie lokalnie na komputer jakąś malutką cząstkę tego, od czego się zaczynało. No i widzieli Państwo tą tabelę, która była slajd wcześniej, tak? Gdybym jak z każdego dnia, właściwie z każdej godziny od roku 2018 do dzisiaj chciał pobierać te dane, no to byłyby, myślę, terabajty. Dzięki temu, że tutaj używałem tej platformy, no to cały mój zbiór danych, nad którym pracuję, tam nie przekracza 2,5 giga jakoś, więc widzą Państwo, że to jest rzeczywiście niesamowita oszczędność też przestrzeni dyskowej, mocy obliczeniowej, przede wszystkim czasu, można więcej zrobić, można szybciej to zrobić. No i już przechodząc do wyników. Pierwszą rzeczą, którą tutaj chciałem sprawdzić, było poznanie ograniczeń. To jak często w ogóle będę mógł z tych danych korzystać. Dane satelitarne optyczne mają to do siebie, że są podatne, są nieużyteczne tak naprawdę, kiedy mamy chmury. Tak działają satelity, jeśli jest po drodze jakaś przeszkoda, no to będzie zdjęcie tej przeszkody, a chmura jest na przykład właśnie taką przeszkodą. Po prawej stronie widzą Państwo mapy, a także histogramy tego, jak często powierzchnia, dane fragmenty Polski są bezchmurne w ciągu roku. No i to się wydaje, że jest całkiem optymistycznie, bo minimum tych 120 bezchmurnych dni, może nie bezchmurnych, ale nawet z jakimś tam lekkim zachmurzeniem, które pozwala na wykonanie zdjęcia, jest nawet w rejonach Jeziora Pomorskiego, tutaj też na Podlasiu, nawet podchodzi to pod 200-180 w okolicach Wrocławia, Krakowa. Natomiast też trzeba pamiętać, że większość z tych zobrazowań, tych bezchmurnych dni jest jednak w lato. W lato, kiedy to zanieczyszczenie jest niższe. Więc w styczniu, w lutym, listopadzie, grudniu, wtedy, kiedy to zanieczyszczenie jest wyższe, no niestety tych zobrazowań jest mniej. Tutaj na wykresie w lewym górnym rogu widzą Państwo, tak, że no w miesiącach ciepłych to potrafi dochodzić do 15-20 zobrazowań na miesiąc. W miesiącach zimnych no to są jakieś pojedyncze liczby. Do tego no, jakieś minimalne, nawet 3, kiedy ja też będę pokazywał obrazy miesięczne, zobaczą Państwo, że są fragmenty w styczniu, gdzie w ogóle nie ma żadnego zobrazowania. Więc no to jest chyba ta główna bolączka, myślę, danych satelitarnych, tego rodzaju danych satelitarnych, że jeśli mamy zachmurzenie, no to niestety tych danych nie można wykorzystać. No dobrze, powiedziałem dużo o tym, czego za pomocą danych satelitarnych zrobić nie można. Czas przejść do tego, co można, a można zrobić dużo na szczęście. Na tym slajdzie przedstawiam wyniki tego, co udało mi się do tej pory osiągnąć, czyli właśnie tej prób estymacji przy zanieczyszczenia przypowierzchniowego na podstawie danych satelitarnych, na podstawie danych meteorologicznych, wykorzystując różne metody. Robię to jakby dwutorowo. Robię to dla pomiarów godzinowych, czyli powiedzmy, że nie wiem, satelita leci o godzinie 11 i zbieram wszystkie dane meteorologiczne z godziny 11, patrzę, jakie było zanieczyszczenie na stacji GIOŚ o godzinie 11, no i estymuję tą wartość dla godziny 11. Robię to też jakby w drugim torze właśnie dla średnich tygodniowych, gdzie no po prostu sobie biorę informacje o przelocie z poniedziałku, wtorku, środy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeśli te dane są bezchmurne, uśredniam to i mam informacje tygodniowe. Rzecz jak najbardziej poprawna według literatury, te dane godzinowe, no niestety są dość mocno zaszumione. Przede wszystkim ta właśnie kwestia chmur tutaj wchodzi w grę. Kiedy zaczynamy to uśredniać, ja też jakby trochę z boku swoich badań robiłem takie uśrednianie do 2 tygodni, do miesiąca, pory roku, to wyniki się poprawiały. Ale dobrze, może opowiem o tym, co jest tutaj na slajdzie. Wyniki są dość obiecujące, myślę. Ja to robiłem, jakby tutaj mamy te dwa tory, ja do tego robiłem to 4 metodami i regresją liniową, co tutaj jest oznaczone jako LMS5P, gdzie po prostu regresja liniowa z jedną niewiadomą, z jedną zmienną niezależną, którą był tutaj pomiar satelitarny, MLM, regresja wieloraka, gdzie zmiennymi były wszystkie te dane wyświetlone przed chwilą w tabeli. Trzecia metoda RF, to jest Random Forest. Support Vector Machine, jest to metoda SVM, czyli te dwie ostatnie metody to są metody uczenia maszynowego. No i one też dały najlepsze wyniki. One dały
model, który tutaj dokonuje predykcji z dokładnością dla danych godzinowych około 37%, dla danych tygodniowych około 30%. W odniesieniu do literatury jest to całkiem niezły wynik. Widziałem pracę, gdzie wyglądało to lepiej, widziałem pracę, gdzie wyglądało to gorzej. Też niestety wchodzi w grę geografia. Też ciężko trochę te badania porównywać, ponieważ też różni badacze jakby dla różnych okresów te dane porównują, ale jakby jest to rzeczywiście taki wynik, który się w literaturze spotyka. Jaki jest tutaj problem z tymi wynikami? Gdzie się pojawia ten największy błąd? Przede wszystkim w tych dniach, kiedy zanieczyszczenie powietrza, to rzeczywiste zanieczyszczenie powietrza, to, które widzimy na osi X, może ja się skupię na tym wykresie C i G, to są właśnie te wykresy dla metody Random Forest, kiedy zanieczyszczenie to rzeczywiste jest wysokie, a zanieczyszczenie niestety to przewidywane jest niedoszacowane. I to jest coś, co się powtarza w każdej właściwie metodzie, jak tutaj Państwo zobaczą, dla każdego kroku. Ja też mówiłem o tych uśrednieniach, które robię gdzieś tam z boku swoich badań, tak naprawdę dopiero przy uśrednianiu rocznym ten efekt niedoszacowania został zniwelowany. Z czego to się bierze? Bierze to się przede wszystkim z tego, że główną zmienną, która jednak ten model, na ten model działa, jest to właśnie to zanieczyszczenie powietrza kolumnowe satelitarne. A samo to zanieczyszczenie kolumnowe satelitarne według dokumentacji technicznej dostarczanej przez ESE, ono już jest obarczone błędem około 30-50% niedoszacowania. A skąd ja wiem, ta zmienna akurat jest najważniejsza? No też to oczywiście zbadałem, tak? Widzą Państwo rezultaty, wykres A i B, A dotyczy pomiarów dziennych, B pomiarów godzinowych. Zbadałem, jak usunięcie danej zmiennej wpływałoby na dokładność procentową modelu, o ile ta dokładność modelu by spadła, gdyby usunąć daną zmienną. No i okazało się, że gdyby usunąć ten pomiar satelitarny, jakość tego modelu spada niemalże o 30%. To jest tam około 28% zarówno w przypadku dniowych, jak i tygodniowych danych. Następnie widać takie dwie grupy, można powiedzieć, danych. To są światła nocne, wysokość warstwy granicznej, gęstość dróg, a także promieniowanie dochodzące do powierzchni Ziemi oraz populacja. To są takie zmienne, które też ich usunięcie wpłynęłoby, pogorszyłoby wyniki estymacji o około 10%, ponad 10%. I druga grupa zmiennych, której usunięcie by jednak spowodowało pogorszenie wyników o mniej niż 10%, to jest temperatura, prędkość wiatru, wysokość nad poziomem morza, ciśnienie, a także typ cyrkulacji atmosferycznej. Z prawej strony widzą Państwo wykresy, jak to zanieczyszczenie powietrza zachowuje się w danych warunkach atmosferycznych. Właśnie niż usunięcie atmosferycznych, na dole są też te dane antropogeniczne, takie nazwałem. Widzą Państwo, temperatura spada, znaczy rośnie, zanieczyszczenie spada. Jest taki wyjątek tutaj przy około 28 stopniach, wtedy zaczynają się pewne reakcje fotochemiczne związane też z ozonem, kiedy przez co zanieczyszczenie znów zaczyna lekko rosnąć. Generalnie jednak tendencja jest spadkowa wraz z rosnącą temperaturą. Wraz z rosnącą wysokością warstwy granicznej także ta tendencja zanieczyszczenia jest spadkowa. Podobnie z prędkością wiatru. Co też interesujące, zauważyłem, że przy wietrze napływającym, masach powietrza napływających czy to z południa, czy z zachodu, też to zanieczyszczenie jest wyższe, aniżeli jeśli masy powietrza są z północy czy ze wschodu. Tutaj też doszukuje się tego, że wpływ ma to, co się dzieje za naszą zachodnią granicą, teren troszkę bardziej uprzemysłowiony, większy ruch w przypadku wiatru może tu napłynąć. Wprawdzie dwutlenek azotu nie ma aż tak długiego cyklu życia, żeby to jakoś niesamowicie jak wpłynęło, ale no jest taka tendencja, więc tutaj doszukuje się wyjaśnienia takiego stanu rzeczy. No i ostatnia rzecz, która tutaj mnie interesuje, to jest zmiany zanieczyszczenia w czasie i przestrzeni. Widzą Państwo tutaj przykład map średniego zanieczyszczenia powietrza od stycznia do grudnia roku 2019 i to jest to, o czym mówiłem, że zanieczyszczenie głównie, to wysokie zanieczyszczenie występuje w styczniu, w lutym, listopadzie, grudniu, zaczyna się gdzieś w październiku, powiedzmy czasami zahacza o marzec. W miesiącach letnich tego zanieczyszczenia praktycznie nie ma, więc tu na szczęście sytuacja jest dobra, że rzeczywiście w miesiącach ciepłych te zanieczyszczenie dwutlenkiem azotem wysokie nie jest. No i to jest wzór, który sprawdzał się w każdym analizowanym przeze mnie roku, znaczy w każdym z trzech, no nie jest to oszałamiająca liczba, ale sprawdza się to.
Też w ramach swoich badań porównałem wyniki, które otrzymałem z wynikami, które daje, które udostępnia serwis CAMS, serwis europejskiej, Komisji Europejskiej, które estymuje model, właściwie zbiór modeli, ensemble median. Tutaj porównałem wyniki z tego właśnie produktu. No i okazało się, że to, co ja zrobiłem, estymuje trochę lepiej, znaczy trochę, no znacznie lepiej uważam. Jeśli chodzi o ten błąd procentowy, to jest około 15%, te estymacje są dokładniejsze. Błąd bezwzględny jest to około 2 mikrograma mniejszy. Też to widać na tych mapach. Literą A oznaczona jest mapa, gdzie widzą Państwo rozkład zanieczyszczenia powietrza, dystrybucję zanieczyszczenia powietrza, którą obliczyłem w ramach swoich badań tym modelem Random Forest. B to jest zwykła regresja liniowa i D właśnie obraz pozyskany z serwisu CAMS. To są dane dla września 2020 roku. Takie największe różnice, jakie moim zdaniem widać, to że te moje modele są troszeczkę bardziej czułe na jakieś punktowe zanieczyszczenia, typu tutaj widzą Państwo Płock, troszkę większy też zasięg zanieczyszczenia wokół Warszawy, wokół Szczecina, też takie pojedyncze lokacje jak tutaj Lublin. Tak samo widać tutaj, tak? Tutaj na tym obrazie C z CAMS-a tego nie ma, jakiejś większej plamy zanieczyszczeń wokół Szczecina, Warszawy, Lublin, Płock właściwie w ogóle niczym nie różnią się od terenów sąsiednich. Ja oczywiście jestem daleki od tego, żeby mówić, że zrobiłem coś lepszego niż od lat pracuje Komisja Europejska. Bo jakby no, te dane, które dostarcza serwis CAMS, to są dane po pierwsze codziennie, co godzinę nawet, no i są niezależne od warunków atmosferycznych. To, co ja tutaj robię, okej, jestem z tego bardzo dumny, że zrobiłem powiedzmy analizę, która daje wyniki lepsze niż ten model, natomiast no, ja go mogę używać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam warunki bezchmurne, więc no coś za coś niestety. I ostatnia rzecz, która już jest opublikowana, jest to jesienią zeszłego roku wraz z promotorami napisaliśmy artykuł, już tak jak mówię, opublikowany, o zmianach w zanieczyszczeniu powietrza w Polsce podczas lockdownu wiosennego w 2020 roku. Badaliśmy zanieczyszczenia przyziemne NO2, PM2,5, a także grubość optyczną aerozolu, a także właśnie tą wartość kolumnową NO2. No, wyniki nie były zaskakujące, oczywiście zanieczyszczenie było niższe. Co było może trochę zaskakujące i nieoczywiste, że w przypadku tego zanieczyszczenia PM2,5 nie można tak ze 100% powiedzieć, że to było przez lockdown. Przez cały właściwie wiosnę 2020 roku napływały do nas masy powietrza z północy, masy atlantyckie, arktyczne, bardzo czyste masy powietrza, które no jednak powodowały, że siłą rzeczy to powietrze było czystsze. Z pewnością COVID miał tu swój wpływ, natomiast nie można bagatelizować absolutnie tego wpływu warunków atmosferycznych. I to jest właśnie ta rzecz, która wśród tych wielu, wielu badań, które o COVID zostały poczynione, dziesiątek, jak nie setek, myślę, jakoś nam wyróżniło ten nasz artykuł, że zbadaliśmy i warunki atmosferyczne, a także kontekst dziesięcioletni, że porównywaliśmy te dane do średniej dziesięcioletniej, a nie na przykład rok do roku, albo już, nie wiem, miesiąc do miesiąca, co też w literaturze widziałem. No i co dalej? Po pierwsze, aplikacja to jest taka rzecz, którą chciałbym zrobić jakoś z boku tej pracy. Tak jak mówiłem, jest ten aspekt społeczny, więc chciałbym wyjść troszkę też do ludzi z tymi wynikami, więc chciałbym te mapy, żeby docelowo one były na jakimś serwisie, na jakiejś aplikacji, która by w miarę automatycznie działała. No, trzeci artykuł, tutaj właśnie chciałbym się pochylić nad tą reprezentatywnością stacji, o której wspominałem na pierwszych slajdach, żeby zobaczyć, która stacja w ogóle, czy one dobrze mierzą, tak, w kontekście tego, czy one się nadają do porównywania tego, co mierzy satelita. No, także chciałem spróbować zaimplementować modele z zakresu ekonometrii przestrzeni, tak jak SAR, SM, SLX, już to robiłem, nawet troszeczkę wyniki się tam o 0,5% poprawiały, więc nie wiem, czy to jest na razie przypadek, czy coś głębszego, jeszcze w każdym razie będę to weryfikował. I to wszystko, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To my dziękujemy, Patryku. Wielkie dzięki za tę prezentację i ja poproszę o komentarz do tej prezentacji panią Martynę Gadkowską. Dobrze, bardzo dziękuję. Także w pierwszej kolejności do wieczór wszystkim. Witajcie, Patryku. Bardzo dziękuję za prezentację. Naprawdę widzę, że ogrom pracy tam włożyłeś. My się z Patrykiem znamy już od wielu lat ze względu na to, że pracujemy w tym samym sektorze, czyli z tej dawnej. I w związku z tym, że Patryk jest mi trochę młodszy, to pewnie nawet nie wiedział, że
ja starałam się właśnie już od wielu lat, starałam się od wielu lat promować właśnie te dane programu Copernicus wspomnianego już przez Patryka w Polsce, wśród wielu gremiów właśnie poza teledetekcyjnych, poza obszarem space, więc ogromnie się cieszę, że Patryku zajęło się tą tematyką, myślę, że jest ona naprawdę niezwykle istotna i też tutaj chciałabym troszeczkę takich różnych faktów przytoczyć Państwu, żebyście również zorientowali się, z jaką ogromną materią mierzy się Patryk, ale jednocześnie chciałabym, żeby to pokazało, że to, czym się zajmuje, co robi, jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i jakby jest zgodne z trendami, które w tej chwili właśnie panują na świecie. Więc pozwolę się na chwileczkę odnieść do tego, co powiedziałeś, Patryku, tak żeby też dzisiejsza widownia i osoby, które zobaczą to później, miały pewne odniesienie, czyli program Copernicus, o którym mówiłeś, czyli program spraw obserwacji Ziemi Copernicus, zarządzany przez Komisję Europejską, ale budowany przez Europejską Agencję Kosmiczną i wiele innych agencji w Europie, jest, można powiedzieć, najbardziej nowoczesnym w tej chwili programem właśnie obserwacji Ziemi. Już w tej chwili mamy 7 satelitów na orbicie, najbardziej nowoczesnych, o najwyższej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, w tym Sentinel-5P, który jest prekursorem docelowego satelity Sentinel-5 i pierwszym w tej konstelacji Sentinel, który bada jakość powietrza. I od 2014 roku 7 satelitów zostało wystrzelonych do dzisiejszego dnia, a kolejnych 13 jest zaplanowanych, także te technologie będą się tylko rozwijały. Więc myślę, że badania, które dokonuje Patryk, są bardzo istotne, ponieważ są one, tak jak satelita, prekursorem dalszych prac, które będą tutaj potrzebne, ponieważ z biegiem czasu te satelity będą dostarczały danych o wyższej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, czyli nawet jak widzimy już po Sentinelu 5, ta rozdzielczość nam się zwiększa, przestrzenna, ten piksel jest coraz mniejszy, informacje są coraz bardziej dokładne, więc stąd ogromna potrzeba takich właśnie badań, więc świetnie, Patryku, że się tym zajmujesz i myślę, że jest bardzo ważne, aby zajmować się tym dalej i aby to było jeszcze bardziej doskonałe. Co jeszcze, wspominałeś jeszcze o serwisie CAMS, czyli Copernicus Atmospheric Monitoring Service. Oprócz niego mamy jeszcze 5 innych serwisów programu Copernicus, do których też Państwa zachęcam, do tego, żebyście zajrzeli. I wedle moich tutaj takich szybkiej analizy badawczej widzę, że dane, które wykorzystujesz, Patryku, są właśnie wykorzystywane w sposób operacyjny, oczywiście w skali globalnej, więc te dokładności są, tak jak sam zauważyłeś, niższe, ale nie tylko właśnie do monitorowania jakości powietrza, ale również zmian klimatu, czyli jest to naprawdę bardzo istotny aspekt ponownie, który poruszasz. I jeszcze warto wspomnieć, że te dane wykorzystywane są do bardzo wielu zastosowań, czyli ta jakość powietrza, taka dosyć, powiedziałabym, mocno popularna, jest jednym tylko z takich obszarów. Udało mi się sprawdzić, w związku z tym, że to jest tam na początku przedstawiona też jako ambasador projektów biznesowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, to przyjrzałam się, jakie inne projekty w ramach właśnie tego programu Business Applications Europejskiej Agencji Kosmicznej były generowane właśnie z wykorzystaniem tych samych danych, które wykorzystał Patryk, czyli dane Sentinel-5P, i były one wykorzystywane między innymi do monitorowania jakości powietrza w miastach, do detekcji nielegalnych wysypisk śmieci i niebezpiecznych odpadów oraz do prognozowania rozprzestrzeniania się chorób, i były one wykonywane przez firmy, instytuty, uniwersytety z Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Więc jest to niewątpliwie temat niezwykle, niezwykle lotny i potrzebny, jak widać również właśnie ze strony społeczeństwa i instytucji finansujących. I dla takich przykładów, dane Sentinel-5 stały się również głównym źródłem danych w procesie monitorowania emisji metanu w skali globalnej. Tutaj startup z Francji opracował taki właśnie operacyjny system, który poza danymi Sentinel-5P wykorzystuje również dane Sentinel-1 i Sentinel-2, czyli ta sama konstelacja satelitów, tylko o wyższej rozdzielczości przestrzennej, która służy, no powiedzmy sobie w skrócie, analizie pokrycia terenu i użytkowania terenu. I to też jest właśnie taki element, oni również wykorzystają sensory naziemne. I tutaj właśnie też taki ukłon do Patryka, aby być może w przyszłości właśnie wykorzystać też inne dane satelitarne, typu właśnie Sentinel-1-2, czy po prostu dane Corin, do tego, aby po prostu zagęszczać te analizy i też szukać tych emiterów. I to się właśnie udało temu startupowi. Im się faktycznie udało znaleźć setki emiterów tego metanu, co prawdopodobnie nie byłoby możliwe, gdyby nie wykorzystywać właśnie danych satelitarnych. A propos takich aspektów aplikacyjnych jeszcze,
to w związku z tym, że moi koledzy z firmy, w której pracuję, również są partnerami projektu finansowanego w ramach Horyzont 2020, to właśnie Sentinel-5 wykorzystaliśmy w ramach tego projektu, który nazywa się StopEarth, do monitorowania jakości powietrza właśnie w Polsce. I tutaj chciałabym zauważyć, że było to konsultowane z firmami, które zajmują się tworzeniem takich, czy sprzedażą takich czujników, czy po prostu siecią, mają taką sieć takich czujników właśnie jakości powietrza, oczywiście naziemnych, jak również urzędami miejskimi, i Sentinel-5P produkty powstały na jego bazie, spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, więc to też pokazuje, że faktycznie jest ogromny potencjał wykorzystania tych danych. Oczywiście możemy dyskutować o kwestiach, powiedzmy, naukowych, o kwestiach dokładności tych modeli, natomiast niewątpliwie badania Patryka są bardzo użyteczne, bardzo potrzebne i będą, i są takim właśnie zalążkiem, powiedziałabym, jakiejś większej pracy, większych prac, które są realizowane przez wiele instytucji na świecie, i myślę, że ta wiedza, którą pozyskuje Patryk, właśnie pozwoli na to, żeby rozwijać to w dalszym ciągu. Tak jak powiedziałam, zapotrzebowanie jest ogromne i myślę, że również ta aplikacyjność tego rozwiązania jest ogromna, więc tutaj na pewno też będziemy z Patrykiem w kontakcie po to, aby właśnie, tak jak sam zauważył, społeczeństwo również mogło z tego korzystać, a myślę, że ma to również aspekt taki bardziej, powiedziałabym, biznesowy. Także to jest mój komentarz i jeszcze dodaję Patryku świetnej pracy. Super, bardzo dziękujemy Pani Martyno i ja o komentarz poprosiłabym teraz Pana Marcina, a potem przejdziemy sobie do części dyskusji i pozastanawiamy się i nad kwestiami tematu, i nad kwestiami metodologii, i jeszcze innymi wątkami, które chcieliby Państwo podjąć tutaj w ramach naszego seminarium. Dobrze, dzień dobry, słychać mnie? Tak, słychać. Pozwolę sobie nawiązać do tego, co Pani Martyna powiedziała. Proszę zwrócić uwagę, że tam była mowa o globalnym podejściu pewnego francuskiego startupu i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, która nam często umyka. To znaczy fajnie, że coś działa w Polsce, ale te satelity Sentinela dają nam możliwość bardzo łatwego przenoszenia pomiędzy regionami. I na przykład emisje metanu czy dwutlenku siarki nie są w Polsce jakimś wielkim punktowym problemem, ale być może w przypadku jakichś innych krajów gdzieś na południu już są, więc warto rozwijać pewne metody i nie ograniczać się do tylko naszego podwórka. I tutaj pozwolę sobie zrobić to, co zwykle robią panowie z ESY, czyli chwalą się swoim największym osiągnięciem, jeśli chodzi o Sentinela 5P. Otóż za jego pomocą obserwowano zachodnią Syberię. No i Państwo wiecie, Syberia jest dosyć rzadko zaludnionym regionem, tam nie ma w ogóle mowy o jakichś naziemnych pomiarach dwutlenku azotu, natomiast Syberię przecinają gazociągi. Niektóre biegną do Europy, ale niektóre też biegną na wschód, na przykład do Chin. No i taki gazociąg ciągnie się przez tysiące kilometrów i co jakiś czas ma takie stacje kompresyjne, które po prostu pompują dalej ten gaz. No i te stacje oczywiście nie są zasilane z sieci elektrycznej, bo tam nie ma czegoś takiego, natomiast część gazu spalają na własne potrzeby po to, żeby pompować dalej resztę w stronę Europy. No i oczywiście spalaniu gazu towarzyszy emisja dwutlenku azotu. No i właśnie Sentinel-5P pozwolił na obserwację Syberii, to znaczy dostrzeżono tam pewne punkty układające się wzdłuż linii i okazało się, że to są właśnie te stacje kompresyjne, które pompują gaz na wschód bądź też na zachód. No i zaletą Sentinela jest to, że na podstawie intensywności sygnału z Sentinela można ocenić, jak mocno one ten gaz pompują. No i na przykład w obecnej sytuacji byłoby to bardzo ciekawe, to znaczy nie musimy wnioskować o żadne udostępnianie danych z Rosji, nie musimy się ich pytać, w którą stronę pompują swój gaz, tylko przy pomocy zobrazowań Sentinela możemy zobaczyć, które z przepompowni pompują w sposób najintensywniejszy. No i pozwolę sobie wkleić Państwu link do tego artykułu. On jest w Nature, w Open Accessie. Jak ktoś z Państwa jest zainteresowany, to tam są, nawet same ilustracje są bardzo ciekawe. Natomiast teraz pozwolę sobie wrócić do samej prezentacji Pana Patryka. Konkretnie wróciłbym do slajdu numer 12. Mógłby Pan udostępnić ten slajd? To może powiem. Oczywiście. O, świetnie, idealnie, o to mi chodziło. Dobrze. Dobrze.
Znaczy, chciałbym parę słów komentarza, proszę tego nie traktować jako jakiejś złośliwości, natomiast jako taką życzliwą uwagę co do tego, co się dzieje. No załóżmy, że pan Patryk jest przedstawicielem polskich władz, a ja jestem w Komisji Europejskiej i za pomocą nowoczesnych metod satelitarnych pan Patryk raportuje problemy z dwutlenkiem azotu w Polsce w roku 2019. No spójrzmy na listopad. No coś się dzieje na ziemi lubuskiej, na zachodnim Pomorzu i jakoś tak na zachód od Kaszub na Pomorzu. Potem w grudniu na zachodnim Pomorzu robi się czysto, ale pojawia się problem na Podlasiu. Potem patrzymy na styczeń. No na Podlasiu w porządku, na Pomorzu, zachodnim Pomorzu też w porządku. Potem pojawia się luty. No i znowu na ziemi lubuskiej zrobiło się czerwono. No i teraz w zasadzie trzeba by się podrapać w głowę i zapytać, no co tam się tak naprawdę dzieje? Znaczy ja znam odpowiedź, nie wiem, może pan chce mnie wyręczyć, bo jestem w sumie ciekaw, czy ma pan jakąś teorię. Tak, słychać mnie? Tak. Czy ja tutaj podejrzewam, że to jest związane z zachmurzeniem i że po pierwsze ta maska chmur... Te piksele, które nie zostały wymaskowane, one mają podejrzanie duże wartości zanieczyszczenia. A druga sprawa, że po prostu tych wartości w miesiącach zimowych było pewnie mało, więc tutaj mówienie, no i też może średnia ze stycznia jest trochę dużym nadużyciem, bo tutaj pewnie były dwa lub trzy obrazy i jest to nazwane średnią. Ale generalnie przyczyny bym doszukiwał się właśnie w zachmurzeniu i spraw związanych z tą maską chmurową. Tak, dokładnie. To znaczy proszę uważać na, no napisał pan zmiany zanieczyszczenia w czasie i przestrzeni. To nie jest tak, że na Podlasiu nagle robi się zanieczyszczenie takie jak na Śląsku w grudniu, tylko po prostu tutaj instrument złapał tak zwany artefakt. Tam są oczywiście maski chmur, tam jest taki piksel QA, czyli tak zwany Quality Assurance, który zgodnie z dokumentacją powinien nie przekraczać 0,75. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że zjawisko zachmurzenia nie jest zjawiskiem binarnym, to znaczy delikatnie ono narasta, potem robi się większe, mniejsze i czasami jest tak, że ten automat, który powinien na podstawie absorpcji przez parę wodną wyłapywać ten moment tworzenia się zachmurzenia, on nie jest wystarczająco czuły. W związku z tym pojawia nam się podwyższony sygnał na NO2, który tak naprawdę pochodzi tylko i wyłącznie z zachmurzenia. I wiąże się z tym jeszcze jeden fakt. W Polsce mamy no, największy emiter punktowy NOx-ów w Europie, czyli elektrownię Bełchatów. No i tak się składa, że tam poza kominem emitującym właściwe zanieczyszczenia, tuż obok stoją tak zwane chłodnie kominowe, które właśnie emitują parę wodną i powodują zachmurzenie w okolicy. I powoduje to straszne problemy co do tego, jakbyśmy chcieli na podstawie wartości ocenić emisję, to znaczy tam dużo zależy od tego, w którą stronę wiatr wieje i te zmiany są kilkudziesięcioprocentowe. Nie jest możliwe, żeby elektrownia węglowa, która jest mechanizmem bardzo powolnym, o dużej bezwładności, zmieniała z dnia na dzień emisję tak szybko. Także również uczulam na to zjawisko. I jakby pan mógł od razu do następnego slajdu przejść. Oczywiście. No właśnie, tutaj zakreślił pan na czerwono Zalew Szczeciński i okolice, to znaczy w Sentinelu wyszły panu wyższe wartości niż w KAMS-ie i ja podejrzewam, że to również może być z tym związane, to znaczy KAMS jako model, który ma emisję wmontowaną i niezależną od zachmurzenia, prawdopodobnie tutaj akurat jest bliżej prawdy, a w związku z bliskością Zalewu Szczecińskiego, to złapał pan również coś w rodzaju porannej mgły. Także podsumowując moją wypowiedź, oczywiście jest to bardzo nowoczesny, innowacyjny instrument. Po raz pierwszy mamy dane o tak dużej rozdzielczości. Natomiast trzeba pamiętać również o ograniczeniach wynikających z fizyki tych procesów, które tak naprawdę nie są do przeskoczenia, bo tutaj ja się nie spodziewam, że kolejne satelity przyniosą nam większą częstotliwość zobrazowania, bo to jest jedno zobrazowanie dziennie i nawet gdybyśmy chcieli mieć satelity, który będzie po południu na przykład obrazował, to ze względu na geometrię układu satelita Słońce, to nie jest możliwe. Po prostu Słońce będzie nie z tej strony i nic nie będziemy widzieć. Także zdecydowanie tylko poranny odczyt do południa powiedzmy jest możliwy.
No i on będzie zawsze niestety kolidował z chmurami i z tworzącym się zachmurzeniem. No i to jest taka rzecz, której tutaj akurat nie przeskoczymy. Natomiast no, mając świadomość tych ograniczeń, pewnie instrument również znajdzie jakieś zastosowania. No i oczywiście życzę panu Patrykowi jak najbardziej sukcesów i kolejnych ciekawych publikacji. To tyle z mojej strony. Dziękuję. Super, bardzo dziękujemy. Patryku, tych komentarzy było sporo. Czy ty byś chciał się do nich jakoś odnieść? Tak, to może tak na świeżo się odniosę do komentarza pana Marcina. Po pierwsze chciałem podziękować, tak, że za tą dawkę też, z czego te błędy mogą wynikać. No i też zaznaczyłem Kozińce. Też się spodziewam, że tam akurat na tych danych satelitarnych tam jest wyższe troszkę to zanieczyszczenie, no bo jednak jest komin, tak? A przy powierzchni Ziemi to zanieczyszczenie będzie pewnie mniejsze, chociaż nie do końca wiadomo, no bo tam nie ma sensora, więc tego no niestety nie sprawdzimy. Więc tak, bardzo, bardzo to dziękuję. Z tymi chmurami no walczymy wraz z promotorami właściwie od początku tych analiz. To jest widać na tej skali miesięcznej, kiedy ja robiłem takie mapy dla tygodnia, też dla okresów 10-dniowych. Tam przede wszystkim to było zastanawiające właśnie, takie bardzo nagłe skoki, że w rejonach, gdzie tego zanieczyszczenia nie ma, to ono się pojawiało no właśnie na Podlasiu, na Mazurach, na taką skalę jak na przykład jak na Śląsku. I tutaj rzeczywiście ten problem tej maski chmurowej jest, mimo tego, że no niby ten piksel właśnie o tej wartości QA value wyższej niż 0,75 powinien być dobry. A co do jeszcze, tak abstrahując do tej metodyki i możliwości Sentinela 5 pod kątem wykorzystania w chociażby w przypadku tych gazociągów. Miałem przyjemność akurat tydzień temu być na konferencji i słuchać wystąpienia tego pana, który ten artykuł napisał, też o tym opowiadał i też pamiętam, że siedziałem na tej prezentacji i robiłem takie wow, rzeczywiście super, że takie zastosowania tutaj też można znaleźć. Co do tego, co mówiła Martyna, tutaj też może wrócę, że Martyna podkreśliła, że tutaj używałem danych właśnie z serwisu CAMS, ale też właśnie może wrócę trochę do tej tabeli, która jest z danymi tutaj, te wszystkie dane meteorologiczne. Ja te dane okej, pobierałem przez platformę Google Earth Engine, natomiast one też są dostępne przez właśnie ten serwis dotyczący zmian klimatu. Tam wszystkie te dane udostępniane przez ECMWF są dostępne także w ramach programu Copernicus. No i tak, no właśnie to jest też to, co chciałbym zrobić. I właśnie wyjść jakoś trochę bardziej, wyjść czymś takim praktycznym, że no wiadomo, celem samym w sobie doktoratu no musi być jednak ta sprawa naukowa i to, żeby no mieć jakiś taki rezultat czysto naukowy. Natomiast no już jak składałem ten projekt doktorski, gdzieś tam z boku sobie myślałem, że no super by było, żeby jednak no też właśnie gdzieś to zostawić, tak? W takiej formie powiedzmy popularno-naukowej, a nawet może bardziej popularnej niż naukowej. Więc no dobrze wiedzieć, że jest to wykorzystywane, że jest zapotrzebowanie, więc też bardzo, Martyno, Ci dziękuję za tutaj komentarz. Super, wielkie dzięki. Ja mam też pytanie do właściwie wszystkich z Państwa, ponieważ nasze seminarium ma na celu pokazanie studentom i nowych tematów, i nowych ujęć metodologicznych, i nowych ujęć teoretycznych. I ja bym chciała zapytać, i może to pytanie najpierw skieruję do Pani Martyny, jakich tematów podjęłaby się jeszcze Pani w obrębie tej kwestii badania zanieczyszczenia powietrza? Jakie sugestie miałaby Pani dla tych, którzy szukają pomysłu na swoje prace licencjackie, magisterskie, być może nawet doktorskie i chcieliby się zająć właśnie tą kwestią? Dobrze, dziękuję uprzejmie. Niewątpliwie, tak jak mówił Patryk, jest bardzo wiele innych parametrów też mierzonych przez Sentinel-5P, więc jest to również obszar do tego, aby zająć się innymi parametrami. Myślę, że w ogóle teraz Sentinel to ogromny obszar, który ma wielki też potencjał właśnie na bardzo wiele różnych prac badawczych i w bardzo wielu sektorach. Czyli tak jak wspominał Patryk, sam ten aspekt społeczny, tak jak ja wspominałam, tak, powiązanie tego z jakimiś składowiskami odpadów niebezpiecznych, w ogóle rozprzestrzenia się chorób i wiele innych, ale kwestie alergiczne. Jest bardzo wiele aspektów, gdzie właśnie dane z tej dane są wykorzystywane, w tym również Sentinel-5P.
Więc zachęcałabym do tego, aby traktować te dane po prostu jako jedno z źródeł informacji i wówczas otwiera nam się bardzo wiele aspektów wykorzystania takich danych. I tutaj zachęcam do tego właśnie, aby chociażby nawet wpisać sobie tak po prostu w wyszukiwarkę Sentinel-5 Applications i naprawdę pokaże się bardzo wiele ciekawych zastosowań i nawet na stronie na przykład CAMSA również są różne success story, case studies, które pokazują, jak te dane w bardzo wielu sektorach w ogóle niezwiązane ze space'em są wykorzystywane i do tego bardzo zachęcam. Właśnie, że dane z tej dane stały się takim jednym z ciekawych źródeł informacji, danych, które można albo jak w przypadku Patryka zwajdować, skalibrować, albo po prostu wykorzystać jako jeden ze źródeł informacji ze swoich prac. Także myślę, że potencjał jest ogromny i właśnie jeżeli tak do tego podejdziemy, że jest to jeden z danych źródłowych, ja to jeszcze nazywam wtyczką, że dane z tej dane są pewną wtyczką w naszych prac, to wówczas naprawdę tworzy nam się ogromny zasób możliwości. Panie Marcinie? No ja mogę się tylko zgodzić z panią Martyną, że rzeczywiście jest, no nigdy nie mieliśmy do czynienia z tak dużym zasobem danych, natomiast trzeba je, tak jak pan Patryk tutaj próbuje, trochę przybliżać w stronę danych, które już istnieją. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że my używamy na co dzień modelu fizyki i chemii atmosfery, czyli takiego modelu, który opisuje dynamikę przemian chemicznych, na przykład tworzenia się ozonu troposferycznego, który jest wtórnym zanieczyszczeniem i jest on bardzo szkodliwy, zwłaszcza dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego. No i ten model trzeba z czegoś wystartować, to znaczy musimy mieć na początku jakiś rozkład między innymi dwutlenku azotu. No i próbujemy na przykład wykorzystać ten rozkład przestrzenny pochodzący z Sentinela, natomiast no niestety prowadzi on do pewnego zachwiania stanu równowagi chemicznej w atmosferze. W związku z tym pewnym złotym gralem tutaj modelowania chemicznego jest użycie tych danych satelitarnych tak, aby nie wywracały one dynamiki chemii atmosfery. To jest na pewno wykonalne, bo ten pomiar jest związany z faktycznym dwutlenkiem azotu w atmosferze. Natomiast pierwszym problemem jest rozłożenie tego na warstwy atmosfery, ile tego jest na dolnej troposferze, ile jest na górnej i ile jest w stratosferze. I to nie rozłożenie na dwie warstwy, ale na przykład na 20-30 warstw co 200, co 300 metrów. Także znowu ten, komu się uda z informacji takiej stałkowanej w pionie uzyskać rozkład pionowy, również będzie miał success story do opublikowania na stronie S. Wiele zespołów nad tym pracuje, pewnie w ciągu najbliższych lat komuś się uda. Patryk, a jeszcze pytanie do ciebie, ponieważ twój projekt jest takim bardzo ambitnym, szeroko zakrojonym projektem, który wymagał na pewno od ciebie i nie tylko dobrego przygotowania teoretycznego, ale też metodologicznego. Co twoim zdaniem było w tej pracy najtrudniejsze i co gdzieś w tyle głowy muszą mieć ci, którzy chcą się takiego tematu podjąć? To znaczy, jakich wyzwań trzeba się spodziewać? Bo wiemy, że to często tak z pracami doktorskimi, z projektami doktoratów jest tak, że podejmujemy się jakiegoś tematu, a potem w trakcie, kiedy próbujemy przez ten temat przejść i zamknąć nasz projekt doktoratu, to okazuje się to dużo trudniejsze. Ja bym się chciała zapytać ciebie o to, jakie lekcje ty byś mógł przekazać, jakie wskazówki tym, którzy chcieliby się podjąć właśnie takich tematów w obrębie badania jakości powietrza, badania poziomu zanieczyszczenia. Przede wszystkim to nie zakładać czegoś, co się wydaje, że jest intuicyjne i że nie wiem, że jeśli właśnie nie wiem, pogoda jest taka, to zanieczyszczenia będzie takie. Oczywiście ja tam na slajdach pokazywałem, że w dużej mierze to jest intuicyjne, ale szczerze mówiąc, ja się tych wpływów spodziewałem dużo większych, kiedy projekt zaczynałem, kiedy moja wiedza tak naprawdę na ten temat była, jak teraz spojrzę, bardzo, bardzo mała. Myślałem, że jak sobie tam wrzucę do modelu regresyjnego, nie wiem, temperaturę i prędkość wiatru, że nagle wyskoczy mi tutaj jakość tej estymacji do poziomu tam, nie wiem, 70-80%. Więc jakby musiałem rzeczywiście na początku to przyjąć, to jednak nie jest tak jak myślę. I takie przekierowanie się, że no właśnie będzie trzeba jakby dużo bardziej nad tymi danymi posiedzieć, zrozumieć je i odrzucić trochę takie rzeczy, które siedzą w głowie i wydają się, że musi tak być. Więc to była taka pierwsza rzecz, która zaszła też nawet przy wypadku tego pierwszego artykułu, który wspominałem o COVID-zie. No też się wydawało, że
na 100% to zanieczyszczenie powietrza spadło i że to było, że tylko COVID był przyczyną i tak dalej. Natomiast no właśnie weszliśmy w badanie tych warunków atmosferycznych, no i okazało się, że nie do końca, tak? Ja teraz mówię akurat o tych pyłach zawieszonych, no ale wydawało się, że no musi, skoro ruch był mniejszy, skoro no jednak nie było samochodów na ulicy, to zanieczyszczenie musi być niższe. No okazało się, że okej, było niższe, natomiast też nie było jakoś bardzo, bardzo niskie. A wiele wskazuje na to, że jednak warunki atmosferyczne, właśnie ten napływ mas powietrza wpływał na to, że to zanieczyszczenie w czasie COVID-u było niższe. To taka rzecz, powiedzmy, trochę metodologiczna, to jest troszkę tak z podejściem do pisania spraw takich technicznych. Kiedy zaczynałem doktorat, mój poziom programowania bym tam ocenił na jakiś bardzo, bardzo początkujący i tak naprawdę pierwszy rok to było przyswajanie tego, żeby automatyzować te procesy pobierania danych, przetwarzania ich. Nie wyobrażam sobie absolutnie, żeby pracując na takich zbiorach danych, żeby robić to ręcznie w jakimś tradycyjnym oprogramowaniu desktopowym, żeby wyświetlać sobie te mapy, pobierać i dla każdej robić potem jakieś tabelki. Więc tutaj w przypadku tego typu analiz myślę, no jakieś umiejętności programistyczne, no nie tyle co są potrzebne, co są koniecznie po prostu, ale też, żeby broń Boże nie zrażać, to też nie jest jakieś trudne. Jak ma się przed sobą jakieś zadanie postawione, to naprawdę wystarczy w Google wpisać jakąś komendę, że how to calculate something i dostaje się linijki kodu, tak? I tak naprawdę zmienić tylko trzeba tam dane na wejściu i jakąś ścieżkę, która ma być na wyjściu. To z takich spraw technicznych. No i na pewno, co myślę, każdego chyba doktoranta i badacza jakoś tam dotyczy, że jak pojawia się taki moment, że totalnie nic nie wychodzi, że te dane się nie zgadzają, że nie jest tak, jak się spodziewaliśmy, no to no, że jednak no trudno, no. Nie wychodzi, to nie wychodzi. Trzeba dojść do tego, dlaczego nie wychodzi, ewentualnie zmienić podejście i próbować jeszcze raz, a no, żeby się nie podłamywać, jeśli tam jakieś próby wskazują złe wyniki, że spodziewaliśmy się czegoś innego. Pani Martyno, ja widzę, że Pani się uśmiecha tak pod nosem. Czy chciałaby Pani coś dodać do tego wątku? Nie, no ja się sama mierzę swoim doktoratem z zakresu teledetekcji dla rolnictwa, także jakby tutaj, Patryku, jestem z Tobą, a Ty ze mną. Się mierzymy. Dokładnie. Znaczy, nie tak, wiem, ale nie należy się dawać na pewno, tak, nie wiem, jak się są zwyczaje na uniwersytecie, ale na Politechnice był ten problem, że doktorat nie może mieć wyniku negatywnego. To znaczy zrobienie doktoratu i powiedzenie, że tego się nie da w ten sposób zrobić, to nie przechodziło nigdy jako wniosek, trzeba było zmieniać temat. Tak, no tu na szczęście wynik jest, ten wynik, który no jest częścią, powiedzmy, doktoratu, tak, te tam 30-35% dokładności. No to jest już, myślę, wynik też droga do tego, skąd ten wynik się bierze, ewentualne wskazanie ograniczeń. Tu tak bardziej przede wszystkim chciałem zaznaczyć to, co tam na początku, tak, się pojawiło, że jednak spodziewałem się, że to będzie szło inaczej, idzie inaczej, że trzeba jednak o tym gdzieś tam na początku doktoratu pamiętać i wziąć to pod uwagę. A czy ma Pan jeszcze jakieś takie wskazówki metodologiczne albo w kwestii ujęcia tematu? To znaczy Pan Patryk tutaj dobrze zasugerował, że umiejętność programowania w przynajmniej jednym języku to jest takie chyba must have w tej dziedzinie. To może być JavaScript, to może być R, to może być Python. Bez programowania chyba w tej chwili o żadnej teledetekcji nie możemy mówić. Oczywiście są jakieś narzędzia, które pozwalają sobie graficznie tam wyklikać model, co i jak się po kolei dzieje, ale prędzej czy później z tym będą problemy, Państwo się natkniecie na ograniczenia, także jeśli ktoś nigdy nie próbował programować, to jest mnóstwo darmowych kursów online. Przejdźcie sobie Państwo przez jeden z dowolnego języka, zobaczcie, czy Wam się to podoba. Te kursy zwykle pochodzą z amerykańskich uniwersytetów. Jeśli nie chcemy certyfikatu, to one są darmowe. Tam jest zwykle bardzo dobry styl tłumaczenia, także to bym Państwu polecał. Jeszcze nawet przed obroną magistra, ta wiedza Wam na pewno zaprocentuje. To jest bardzo optymistyczny akcent, którym w sumie moglibyśmy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie, bo dobrze skończyć spotkanie optymistycznym akcentem, ale ja chciałam Państwa zapytać na takie podsumowanie naszego dzisiejszego seminarium o jeszcze jedną rzecz, a mianowicie
co zrobić, i to już jest pytanie poza teorią i poza metodologią, żeby te badania dotyczące jakości powietrza, poziomu zanieczyszczenia przebiły się gdzieś właśnie do polityk publicznych, do takiej szerszej świadomości społecznej, bo ja mam przynajmniej takie wrażenie, ono się tym bardziej pogłębia, jak idę na przykład po Wiślem w styczniu tudzież w grudniu i po prostu czuję ten smog w płucach, czuję jak oddycham, to że jednak ten problem zanieczyszczenia powietrza jest jednym z kluczowych problemów w tym momencie w naszym kraju, a gdzieś nie ma tego styku właśnie pomiędzy wiedzą, która jest gromadzona, wytwarzana przez takich badaczy jak Patryk, przez takich praktyków jak państwo, a zniwelowaniem, zredukowaniem tego poziomu zanieczyszczenia i sprawieniem, żeby nam wszystkim oddychało się lżej. Pani Martyna. Nie słychać cię. Niestety ja nic nie słyszę. O, tak, teraz może to ja przepraszam, bo ja mam problemy techniczne. Dobrze, czy myślę, że tak. Patryk jest jakby częścią grupy, która stara się naprawdę bardzo mocno szerzyć wiedzę o tym co robimy, o wykorzystaniu detekcji. Jak to zrobić? To jest bardzo, bardzo dobre pytanie, ale myślę właśnie, że udział w konferencjach, jak robi to Patryk, i generalnie udział we wszelkich targach, spotkaniach, na przykład udział w różnych festiwalach i tak dalej, docieranie z tą informacją. Natomiast widzę, że otwiera się w ogóle ta sanitarna jest przedmiotem, jest jakby takim elementem, który otwiera się bardzo również prawo i administracja publiczna. Jestem przykładem tego, że przed obecną pracą pracowałam przez półtora roku w Agencji Wykonawczej Ministerstwa Rolnictwa i bardzo dużo rzeczy, które ja gdzieś w swoim życiu naukowym robiłam, udało się tam gdzieś zaimplementować i wprowadzić różne rozwiązania, więc myślę, że na wszystko jest tutaj miejsce i również na te elementy. Także myślę, że jest to pewna droga, którą między innymi właśnie Patryk przez swoje działania, ale też zespół, z którym pracuję, świetnie, świetnie realizują i myślę, że jest na to miejsce żeby takie właśnie działania podejmować. Także myślę, że Patryk jest świetnym kierunkiem, a też pozostała grupa też na pewno się do tego nie dogadała. Panie Marcinie? No, wspomniała Pani Powiśle i wspomniała Pani smog. No, jak Pani sądzi, co jest głównym źródłem smogu na Powiślu? Dodam, że jest to dzielnica objęta całkowicie siecią ciepłowniczą. No właśnie, ja występuję tutaj w roli pytającego, a nie eksperta, dlatego... Znaczy, nie, no to nie jest żadne odkrycie Ameryki, że przez Powiśle przebiega Wisłostrada, która jest jedną z najbardziej obciążonych tras w Warszawie, także... No nie chcę powiedzieć, że trzeba zamknąć Wisłostradę, natomiast no niestety, ale pyły, ale również tlenki azotu na Powiślu pochodzą głównie z motoryzacji, także tu niestety jest pies pogrzebany. Ale jeśli już zaczniemy się zagłębiać i mówić o napływie z zewnątrz, z gmin podwarszawskich i tak dalej, no to pewnie ta wymiana pieców miałaby sens. Co więcej, nie tylko wymiana pieców, ale też zakaz spalania wszelkich paliw stałych, w tym również drewna w kominkach, miałby tutaj sens. No ale ja znowu nie chcę być tutaj optymistą, bo no niestety, ale politycy boją się wyborców. Generalnie obowiązuje model domku na przedmieściach i dwóch samochodów na rodzinę. No i zbieramy tego trochę efekty. No, niestety przed każdym programem informacyjnym mamy reklamę najmodniejszego w tym sezonie SUV-a. I choćby Państwo jako Wydział Socjologii zrobili najlepszą kampanię uświadamiającą, że złe jest posiadanie SUV-a, że może modniejszy jest autobus, to i tak to są nie takie rzędy wielkości, jeśli chodzi o budżet na reklamę. Także no niestety, tak samo jak codzienną porcją mleka jest pewna czekoladka, a codzienną porcją witamin jest pewien słodzony soczek, tak samo i tutaj niestety jesteśmy na przegranej pozycji.
Patryk, teraz musisz powiedzieć na zakończenie coś optymistycznego i wtedy będziemy mogli zakończyć jednak optymistycznym akcentem. No i teraz już będzie ciężko o ten akcent optymistyczny. Na pewno też, coś znajdziemy. Też nie jestem optymistą w tej kwestii, no bo jednak no w przypadku NO2 no głównie to jest jednak kwestia tego ruchu samochodowego, który no niestety, no który się nie zmniejsza, no co tu dużo mówić. To, żeby zakończyć optymistycznie, to z kolei troszeczkę lepiej jest z tymi pyłami PM2,5. Tutaj też przy okazji wrócę do tego artykułu covidowego, badałem trend dziesięcioletni i dla Polski, i dla Warszawy, i osobno dla miast, terenów podmiejskich i niezabudowanych, to tam te trendy niewielkie, bo niewielkie, ale widać na przestrzeni, gdzie rzeczywiście 10 lat, że te wymiany pieców chyba przede wszystkim, albo generalnie zmiana sposobu ogrzewania gospodarstw domowych, że tam coś pomaga, tak? Więc chociaż pod tym kątem dzieje się coś dobrego. Tu jeszcze pozwolę sobie przerwać. Wydaje mi się, że najbliższa zima, jeśli chodzi o pomiary, może być bardzo interesująca, ponieważ to prawda, że wymieniono mnóstwo pieców, natomiast dużo ludzi zostawiło sobie gdzieś tam z boku ten stary piec, także tak powiem, na wszelki wypadek. No i ostatnio nośniki energii podrożały drastycznie, zwłaszcza gaz, ale węgiel również podrożał, więc no, będzie bardzo ciekawie, zwłaszcza jeśli będzie to chłodniejsza zima, no bo zobaczymy, ile te wymiany pieców tak naprawdę były warte. Tak, tutaj generalnie jeśli chodzi o jakieś dziwne przypadki w ostatnich latach, to takich mogę do zbioru danych wrzucić mnóstwo, bo tu był COVID, teraz sytuacja polityczna, więc to rzeczywiście ten rok też będzie, no pewnie będzie jakiś inny trochę pod tym względem. Ja mam nadzieję, że będziemy mieli okazję jeszcze do niejednego spotkania, Patryk, kiedy pokażesz te nowe dane, które będziesz zbierał i będziemy je mogli wtedy przedyskutować i wyciągnąć konkretne wnioski. A na razie za to dzisiejsze spotkanie bardzo wszystkim Państwu dziękuję i za udział i Patrykowi jako prelegentowi, który przedstawił tutaj prezentację. Nie mieliśmy co prawda pytań na Q&A-u, ale mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy te pytania mają i którzy chcieliby je zadać, będą mogli je zadać w jakiś inny sposób, na przykład mailowo naszemu prelegentowi, do czego oczywiście bardzo serdecznie zachęcam i dziękuję wszystkim za uwagę.